Witamy w 12. wolontariackim webinarium organizowanym w ramach projektu Regionalny Punkt Doradztwa Wolontarystycznego finansowanego ze środków Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Gościem dzisiejszego spotkania jest Dominik Niemirski, społecznik, wolontariusz, prezes Drzewickiego Centrum Wolontariatu Ofiar na Dłoń. Dominiku, ty już od kilkunastu lat jesteś zaangażowany w pracę na rzecz społeczności lokalnej. Opowiedz nam, skąd to się wzięło. Tak, cześć, witajcie. Przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na to webinarium. Nie ukrywam, że to miłe wyróżnienie dla naszej organizacji, ponieważ no, mimo to, że działamy w zasadzie 100 kilometrów od siebie, ale gdzieś ta współpraca zawsze jest między nami. Moi drodzy, to cóż, no w zasadzie to pomysł na powstanie tego stowarzyszenia Drzewickiego Centrum Wolontariatu Ofiar na Dłoń zrodził się w 2010 roku i to była taka oddolna inicjatywa, która no, odpowiadała na potrzeby, które się gdzieś tam w nas zrodziły, pojawiły, ponieważ rok 2010 był taki wyjątkowy, nie tylko w skali całego kraju, ale również dla naszej społeczności lokalnej. W zasadzie to nasza przygoda z wolontariatem rozpoczęła się na wiosnę, kiedy to Polskę dotknęła powódź. Wtedy zaczęliśmy jeszcze jako samorząd uczniowski działać i zrodził się taki pomysł, żeby no, utworzyć później coś, co będzie pomagało przez cały czas, a nie tylko akcyjnie. W sumie to takim powodem, taką główną inspiracją do utworzenia tego stowarzyszenia no, było wydarzenie, które miało miejsce w październiku. Niestety niechlubne wydarzenie dla naszego miasta, bo to był wypadek pod Nowym Miastem nad Pilicą, gdzie zginęło wówczas 18 mieszkańców naszej gminy, w tym również nasi znajomi, przyjaciele, rodzina. I to było tym podłożem, tym głównym wydarzeniem, które spowodowało, że to stowarzyszenie, to Centrum Wolontariatu w Drzewicy powstało. No ja powiem tak, że zawsze byłem pod wrażeniem Waszych działań, ponieważ już prawie od samego początku śledzę Wasze poczynania i zawsze kibicuję i podglądam te inicjatywy, ponieważ no, to jest troszeczkę inaczej niż w mieście. Natomiast ma swój charakter, to ma swoją duszę i bardzo inspiruje. No właśnie. Jakie teraz działania podejmujecie i projekty? Co teraz u Was się dzieje takiego, czym możesz się pochwalić? No dzięki. My również podglądamy i to chyba taka wzajemna inspiracja, bo myślę, że przede wszystkim chodzi o to, żeby te dobre przykłady ściągać i przekładać na swoją społeczność, na lokalny rynek właśnie po to, żeby no, móc realizować różnego rodzaju wydarzenia, które będą przede wszystkim pomagały osobom potrzebującym. No nasze stowarzyszenie tak w ciągu roku podejmuje ponad 30 inicjatyw. To są bardzo różne wydarzenia, ponieważ to jest od akcji pomocowych, programów, które realizujemy na rzecz osób potrzebujących, po takie wydarzenia, które integrują społeczność lokalną, również wydarzenia kulturalne. I tak patrząc w skali roku, to oczywiście jak rozpoczniemy działalność w styczniu od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Orszaku Trzech Króli, tak idziemy po kolei sobie aż do końca roku, gdzie kończymy wieczerzą wigilijną chociażby dla osób samotnych i potrzebujących z terenu gminy Drzewica. Nie ukrywam, że jako stowarzyszenie, jako centrum wolontariatu, tym głównym celem naszej działalności jest właśnie niesienie pomocy osobom potrzebującym, bo to po to właśnie powstała ta organizacja i po to jesteśmy, aby pomagać osobom potrzebującym. Natomiast no, myślę, że podobne macie doświadczenia również w tym, że pewnych form działalności niestety się nie pokazuje, ale nie robi się tego po to, aby, że tak powiem, jakby nie pokazywać tego, co się robi, tak? Tylko robi się tylko po to, aby móc pomagać rzeczywiście osobom potrzebującym i to tak bez żadnych fajerwerek, tak? Są wydarzenia, które fajnie się promuje w internecie, natomiast no, no nie należy zapominać o tym, że gdzieś tam w tle, tak, gdzieś tam w cieniu, jakby cały czas są podejmowane te wydarzenia, które właśnie niosą bezpośrednią pomoc, są potrzebujące. Natomiast takich głównych, większych wydarzeń, którymi się chwalimy, które pokazujemy, no to jest chociażby przegląd kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Drzewica. Takie bardzo fajne wydarzenie, które się nazywa Rewia Sztuki Ludowej. I to jest takie wydarzenie, które w zasadzie zintegrowało
całą społeczność, bo udało się dotrzeć do wszystkich miejscowości na terenie naszej gminy Drzewica i właśnie w ten sposób zaangażować mieszkańców w wydarzenie, które stało się już stałym elementem naszego kalendarza wydarzeń kulturalnych w Drzewicy. Jesteś także zastępcą burmistrza gminy Drzewica. Czy to pomaga w rozwoju i wzmacnianiu tych działań, tych projektów, czy troszeczkę utrudnia? No tak, tak się złożyło. Zawsze powtarzam, że przede wszystkim jestem społecznikiem, bo od tego się wszystko zaczęło. Cała przygoda z moim samorządem również. W poprzedniej kadencji byłem radnym, teraz jestem zastępcą burmistrza w Drzewicy i powiem takim językiem prawników, kolegów, którzy zawsze powtarzają, że to zależy. I rzeczywiście tak jest również i w tej sytuacji. Oczywiście w lokalnej tutaj, na lokalnym naszym terenie ta współpraca jest od wielu lat, więc myślę, że stowarzyszenie przede wszystkim umożliwiło mi dotarcie do osób, które z różnych form aktywności tutaj oczekują i chciałyby skorzystać. Natomiast funkcja zastępcy burmistrza, no, że tak powiem, ułatwia dalsze kontakty w pozyskiwaniu środków, w dalszych rozmowach, pewne furtki na pewno otwiera. I najważniejsze, żeby ta myśl i ta aktywność po prostu miała szansę się rozwinąć, prawda? Dokładnie tak. Obecnie jesteście też tutaj zaangażowani jako uczestnicy w nasz projekt Regionalny Punkt Doradztwa Wolontarystycznego, w ramach którego też to webinarium jest organizowane. Jaka była Wasza motywacja, żeby przystąpić do tego programu? Od samego początku naszej działalności zależało mi na tym, aby ta działalność była podejmowana w sposób profesjonalny, właściwy i aby wolontariusze i osoby, które są zaangażowane w działalność stowarzyszenia, no mieli poczucie tego, że robimy to dobrze i właściwie. Stąd zawsze chętnie angażujemy się w projekty, które umożliwiają nam podniesienie wiedzy, kwalifikacji, ale też takiego potwierdzenia swojego przekonania, że tak, jako wolontariusz czuję, że wykonuje swoje obowiązki w sposób prawidłowy. No właśnie, a czy udział w tych szkoleniach, w tej ścieżce wspierającej no, pomaga Wam właśnie w rozwoju Drzewickiego Centrum Wolontariatu? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Jak to się przyczynia właśnie ta wiedza do jakby do praktycznych działań? Zdecydowanie tak, no, z pewnością pomogło nam to uporządkować przede wszystkim pewne zasady działalności w naszym stowarzyszeniu, również te związane z tym, czego my najbardziej lubimy jako społecznicy, czyli z papierami, ale no bez tego się nie da żyć, więc musimy zarówno swoją pracę, jak i pracę pozostałych wolontariuszy dokumentować i prowadzić w sposób odpowiedni te dokumenty. Dlatego tutaj właśnie przede wszystkim zależało nam na tym, aby wiedza, którą posiadacie wy jako Regionalne Centrum Wolontariatu, została przełożona na ten nasz lokalny wolontariat. No tak, wolontariuszy też u Was jest coraz więcej i to nie tylko młodzieży, bo to chyba jak pierwszy raz Was właściwie widziałem, to widziałem dużo młodzieży, dużo uczniów i właśnie młodych osób. Teraz też w ostatnich projektach, co mnie bardzo ucieszyło, seniorzy się bardzo zaangażowali i z taką nie tylko chęcią, ale taką wiedzą i przygotowaniem, że oni tak bardzo chcą, żeby było to profesjonalne. Ilu macie wolontariuszy, jeżeli da się to określić i w jakie działania dokładnie się angażują? Czy to są tylko akcje, czy też na przykład wolontariat stały i długoterminowy? Tak, rzeczywiście początek działalności z racji tego, że stowarzyszenie powstało głównie z inicjatywy uczniów, nauczycieli, pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy. Ja zakładałem to stowarzyszenie w wieku 18 lat, więc jeszcze byłem wtedy uczniem szkoły. Udało mi się namówić swojej koleżanki, swoich kolegów, ale przede wszystkim udało mi się namówić swoich nauczycieli, którzy nie ukrywam, ale no, musieli tutaj zaufać młodemu człowiekowi, jeżeli chodzi o te kwestie związane z odpowiedzialnością chociażby, no bo wiadomo, stowarzyszenie jako centrum wolontariatu, no to już jest pewna forma działalności, która musi być zorganizowana i prowadzona w sposób właściwy.
Dlatego no tutaj nie ukrywam, że było mi bardzo miło, że nauczyciele wówczas i koleżanki i koledzy no, zdecydowali się na to, żebym to ja objął funkcję prezesa i którą od 2010 roku właśnie pełnię w tym stowarzyszeniu. Ale z czasem ten charakter działalności też się zmieniał, no pewne osoby też się zmieniały, to jest jakby naturalny proces, tak? Część osób opuściła nasze miasto, zmieniła w poszukiwaniu pracy, studia i tak naprawdę zmieniając miejsce zamieszkania. Natomiast ten charakter stowarzyszenia, tak jak wspominałem, zmieniał się i stowarzyszenie zaczęło być takim stowarzyszeniem właśnie międzypokoleniowym. Ja nie ukrywam, że gdzieś ci seniorzy no jakby byli tą grupą, która wymagała wówczas wsparcia i opieki, bo nie było wielu inicjatyw w latach 2010, 2014, 2015 na rzecz seniorów. Dopiero właśnie w zasadzie to ostatnie lata pokazały i podkreśliły tą rolę seniora, który jest niezwykle ważny. I stąd ten charakter właśnie tak się zmieniał w naszej pracy. Ale to, co jest ważne, że właśnie angażując seniorów, tak naprawdę odkryliśmy i pokazaliśmy im inną formę aktywności, inną formę rozwoju. I przez to, że się udało ich zaangażować, przez to, że udało ich się zmotywować i pokazać, że są nam potrzebni, że to my możemy się jeszcze od nich uczyć wielu rzeczy, ale i wzajemnie. Oni też się od nas uczą fajnych rzeczy wielu. Udało się zintegrować tak fajnie społeczność lokalną i my pracujemy razem, podejmujemy wiele wspólnych inicjatyw. Seniorzy na rzecz seniorów, dzieci na rzecz seniorów i międzypokoleniowa integracja. Czyli tak, ważne jest to, żebyśmy znali potrzeby i dokładnie tak. Diagnozować. Byli świadomi potencjału lokalnego, jaki mamy, jeżeli chodzi o osoby, które są, które można zaangażować i gdzie można zaangażować, ale też to wsparcie. I to jest bardzo ważne, bo bez tego wsparcia trudno jest ten wolontariat tak na dobrą sprawę rozwijać. I z mojej obserwacji ponad 15-letniej widzę, że nie każde miasto ma tyle szczęścia, że są osoby, które chcą się zaangażować i to wspierać. Gdzieś w pewnym momencie, pomimo szczerych chęci, gdzieś zaczyna się to no, sypać po prostu, no bo rozwijając swoją działalność, no, potrzebujemy jednak wsparcia i wzmocnienia tego, żeby to było coraz bardziej profesjonalne, długofalowe, długoterminowe. Jakie macie plany na przyszłość? Nie odpowiedziałem jeszcze na Twoje pytanie. Mamy około 40 wolontariuszy. To tak na ten moment takich stałych, 40. 40. Tak. To są osoby stałe, które są zaangażowane w naszą działalność. Natomiast oczywiście do tego jeszcze dochodzą osoby, które się angażują w te akcje pomocowe, które no, są wolontariatem nie stałym, a takim akcyjnym właśnie. I to tak jest około 50 osób, do tego jeszcze sobie doliczamy w skali roku. Natomiast no rzeczywiście, myślę, że każda organizacja, żeby no, mogła działać w sposób właściwy, tak, to przede wszystkim musi odpowiadać na te potrzeby, czyli musi znaleźć tą lukę, która jest do uzupełnienia w lokalnym rynku i dopiero wtedy można budować organizację i skupiać osoby, które rzeczywiście, jeżeli dostrzegą ten cel, będą chętnie pracowały. Mm-hmm. No to jakie plany macie wobec tego? Mam nadzieję, że uda nam się dalej rozwijać. Oczywiście no, stan epidemii, który teraz mamy, nie zatrzymał naszej działalności. Oczywiście pewne projekty, pewne zadania no, zostały zatrzymane z naturalnych przyczyn, natomiast my w ramach tego, z racji tego, że chcemy nieść pomoc, rozpoczęliśmy kolejne działania, kolejne akcje i tutaj nasi wolontariusze pracują od samego początku z osobami samotnymi, starszymi w terenie, dostarczając zakupy, leki, ale też pomagając załatwiać sprawy urzędowe. I cóż, mamy nadzieję, że jak to wszystko się uspokoi, to wrócimy do cyklu swoich wydarzeń, tych 30 w skali roku. I mamy nadzieję, że będziemy mogli również świętować w tym roku jubileusz 10-lecia Drzewickiego Centrum Wolontariatu. Ale przede wszystkim niesienie pomocy, to jest nasz główny cel i to chcielibyśmy robić dalej. No tak, to jest taka nasza wspólna misja, jakby reszta to są po prostu środki, narzędzia do tego, żeby tą dokładnie misję i cele realizować. No my też w tym roku musimy wiele działań po prostu zmienić, zawiesić, niektóre trzeba było przeorganizować,
Mieliśmy zorganizować duże akcje, takie społeczne happeningi z okazji naszych 12 urodzin i też jakby nie doszło to w tej formie do skutku, ale też się nie poddajemy i staramy się działać na tyle, ile jest to oczywiście możliwe. Zgłaszają się też do nas często przedstawiciele podobnych miejscowości jak wasza, wsi, małych miasteczek. I tutaj chciałbym jako może ekspert i osoba, która ma większe doświadczenie, żebyś podzielił się takimi kilkoma radami dla takich przedstawicieli, dla takich organizacji, które by chciały założyć takie centrum wolontariatu w swojej miejscowości, w swoim otoczeniu. O czym powinni pamiętać? No, myślę, że tak jak rozmawialiśmy, tak przede wszystkim, jeżeli będzie lider, będzie osoba, która będzie miała ten pomysł, tą wizję na tą organizację, i będzie przede wszystkim zależało mu na tym, aby no, rozwijała się ta organizacja, żeby te działania były podejmowane na przestrzeni kolejnych lat. Bo oczywiście nie możemy zakładać, że chce zrobić sobie jakąś organizację, powołać tylko po to, żeby zrobić jedną akcję. No to nie o to chodzi, tak? My jesteśmy po to, aby pracować cały czas. Jeżeli ktoś chciałby się zdecydować na prowadzenie takiej organizacji albo na aktywność zwykłą, to ja bym przede wszystkim to, co mówiliśmy, proponował rozeznać dokładnie potrzeby lokalnej społeczności, potrzeby mieszkańców i potrzeby osób, które mogą oczekiwać takiej formy pomocy. Dokładnie, też tak w ten sam sposób jakby podchodziłem, zakładając nasze centrum i też to nie było tak, że to od razu już hulało i działało, tylko najpierw przez jakiś czas, no był to okres ponad roku, po prostu działaliśmy nieformalnie jeszcze bez żadnych struktur, żeby zobaczyć, czy w ogóle to co myślimy odpowiada na te potrzeby. Żeby to po prostu, tak jak powiedziałeś, działało, a nie dlatego, żeby ładnie wyglądało i był to taki ładny kwiatek do tego, co już u nas siedzi. Tak, i myślę, że też warto zwrócić uwagę na współpracę, że jednak no nie można prowadzić organizacji w taki sposób, że jesteśmy tylko my i że my jesteśmy najlepsi, podejmujemy najlepsze inicjatywy, tylko nasze działania w zasadzie odpowiadają na potrzeby. Nie, to tak nie działa. Jeżeli chcemy, aby to miało właściwy wymiar i odpowiadało rzeczywiście i mieszkańcom, i wolontariuszom, to musimy bazować przede wszystkim na współpracy. No, zgadza się. Musimy ich po prostu do siebie zaprosić, skoro im oferujemy taką formę działalności. Nie da się samemu, to na pewno. Dominiku, ja bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, za te inspiracje, za podzielenie się tym doświadczeniem. Myślę, że tutaj wiele osób, które nas ogląda, na pewno skorzysta z tych rad i fajnych wskazówek. Także super. My się widzimy już za miesiąc w kolejnym naszym spotkaniu. A dzisiaj naszym gościem był Dominik Niemirski, prezes Drzewickiego Centrum Wolontariatu Ofiarna Dłoń. Dziękujemy bardzo, subskrybujcie nasz Dziękuję kanał, również. Udostępniajcie tą rozmowę i jeżeli Wam się podoba to, co robimy, to wspierajcie nas na Patronite, opis jest w opisie. Także dziękuję również bardzo raz. Serdecznie. Dzięki, serdeczne pozdrowienia przesyłam z Drzewicy dla wszystkich wolontariuszy z centrum. Tak, i dla Was, żeby w skali roku to wszystko się spinało i jeszcze pomnażało, bo o to chodzi. Także dzięki, do zobaczenia. Dzięki wielkie. Do zobaczenia, na razie, cześć.